Wieczór. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie tych, którzy byli hiperpunktualni. Zatrzymały mnie pewne sprawy gaśnicowe przed wejściem tutaj do obiektu. Stan bezpieczeństwa PPOŻ w Staszowie oceniam wysoko. I jak obiecywałem przed wejściem, na pewno nie wyjadę, nie podpisawszy tego, co tam Państwo będziecie sobie życzyli, żeby podpisać. Chyba, żeby to był jakiś straszny cyrograf, prawda, to wtedy nie podpiszę. Panie Michale, Michał Gwadera, dyrektor zamieszania. Michał Gwadera, szef struktury mojej partii, Konfederacji Korony Polskiej. Konfederacji Korony Polskiej, która współtworzy Konfederację Wolność i Niepodległość w tym okręgu, w województwie świętokrzyskim. To Michał Gwadera jest tutaj moim rozprowadzającym. Cały okręg wyborczy w tych wyborach eurokołchozowych to są aż dwa województwa, świętokrzyskie z małopolskim. Okręg ma w tych wyborach numer 10. Lista Konfederacji wylosowała numer 2, a na tej liście ja jestem pod numerem 2, gdyby mnie ktoś tam szukał. Jest kampania wyborcza i ja szukam Państwa po to, żebyśmy razem wprowadzili element ożywczej zmiany. To znaczy, żeby dla odmiany wysłać tam do Brukseli, do eurokołchozu ludzi, którzy nie chcą być eurokołchoźnikami, tylko chcą być Polakami. I ja mam nadzieję, że w Staszowie Polacy trzymają się mocno. Mam nadzieję, że Państwo, Wasza obecność tutaj nasuwa mi taką nadzieję, że chcecie być Polakami, a nie eurokołchoźnikami, nie wynarodowionymi, bezwyznaniowymi Marsjanami, którzy nie mają żadnego kontaktu z tradycją, historią, zwyczajem. Mam nadzieję, że nie chcecie Państwo być ukropoliniakami, że nie chcecie, żeby tutaj był ani land eurokołchozowy, ani Republika Sowiecka, ani Stan Amerykański, ani nic innego, tylko Polska. I to jest mój program wyborczy. Żeby Polska była i żeby ta Polska była Polska. Co to znaczy? To znaczy, żeby Wasze, Szanowni Państwo, interesy, uwaga, także po prostu Wasze pieniądze, żeby Wam służyły, a nie służyły władzy warszawskiej do uszczęśliwiania wszystkich innych dookoła, poza Polakami, na nasz koszt. To jest bardzo prosty program, każdy powinien go rozumieć i mam nadzieję, że każdy, kto wiąże przyszłość swoją i swoich dzieci, wnuków z narodem polskim, państwem polskim, że ten program przyjmie zasługę. To było na rozbieg tytułem wstępu, a teraz głos zabiera Michał Gwadera. Bardzo dziękuję. Brawa dla pana posła za wspaniałe wejście. Szanowni Państwo, ja tylko krótko przedstawię. Podziękuję Państwu, że jesteście. Znakomita frekwencja. Ponad 200 osób. Naprawdę serce się buduje, że w Staszowie możemy widzieć Państwa w tak licznym gronie na pełnej sali. Szanowni Państwo, trasa Konfederacji Korony Polskiej i trasa pana Grzegorza Brauna obfituje w wiele miejscowości. Wychodzimy do ludzi, wychodzimy na targi, rozmawiamy, spotykamy się. Oprócz autografów i zdjęć na trasie każdy może zadać pytanie, uścisnąć dłoń pana prezesa. Także bardzo proszę, abyście Państwo zdjęcia, które zrobicie sobie potem
wrzucali na media społecznościowe, oznaczali Konfederację lub Konfederację Korony Polskiej lub pana Grzegorza Brauna. My będziemy je podbijać, aby te media społecznościowe pracowały. Także bardzo proszę, żebyście państwo śledzili te media nasze. Tam się dowiecie także, jak, gdzie, w którym miejscu mamy następne spotkanie, gdzie będziemy. Bo jak wiecie, okręg 10 jest bardzo duży. Jest to Małopolska i Świętokrzyskie. Ale Świętokrzyskie jeszcze nie kończymy, choć od piątku jesteśmy tutaj non-stop po wszystkich miastach. To już za tydzień wracamy. Potem, żeby wrócić 27 właśnie maja do Sandomierza, a 4 czerwca między innymi do Buzka, Pińczowa oraz Kielc. To jest taki program wstępny teraz na trasę świętokrzyską. Oczywiście w Małopolsce także jesteśmy codziennie, także proszę śledźcie nasze media społecznościowe, lajkujcie, udostępniajcie, a także serdeczna prośba od Konfederacji, aby wspomóc kampanię pana Grzegorza. Ulotki, które żeście dostali na zewnątrz przy wejściu, bardzo prosimy. Jeśli ktoś może przysłowiowy jakiś tam grosz płacić, to bardzo prosimy, będziemy wdzięczni, bo do pustego baku trzeba nalać, mówiąc kolokwialnie. Także za każdą wpłatę bardzo dziękujemy. No i cóż, spotkania nasze także, proszę państwa, są także dobrą okazją do prezentacji lokalnych struktur, czy to z Konfederacji Korony Polskiej, jak wczoraj mieliśmy okazję gościć i prezentować kolegę Tomasza Hebę, czy tak samo z innych partii składowych, jak Ruch Narodowy czy Nowa Nadzieja. Ja już nie będę państwu przedłużał, ale chcę właśnie, żebyście wiedzieli, że są ludzie wokół was w Staszowie o prawicowych poglądach, o sercu po prawej stronie dla Polski i z nimi możecie nawiązać kontakty, budować więzi społeczne, budować grupy, aby walczyć razem wspólnie w oddolnych, najmniejszych tutaj właśnie różnych grupach o wolną i niepodległą Polskę. Szanowni państwo, ja nie będę już przedłużał i chciałem bardzo podziękować za gościnę tutaj tutejszemu gospodarzowi, działaczowi, szefowi lokalnych struktur ze strony Ruchu Narodowego. Przed państwem Kamil Kieł. Brawa! Dzień dobry. Po pierwsze chciałem państwa jeszcze raz serdecznie powitać. Frekwencja dopisała, no ale nie mogło być inaczej, skoro gościmy pana Grzegorza Brauna. Chciałem także powitać gości honorowych, starostę staszowskiego Romualda Zgrzywę oraz wójta gminy Rydwiany Przemysława Brodzińskiego. Tutaj w Konfederacji nasze struktury tak prężnie działają około od roku. Jest nas tu już kilkanaście osób. Mamy struktury w każdych gminach, praktycznie poza Oleśnicą. Jeżeli ktoś by chciał jakoś się tu z nami skontaktować i pomóc w działaniu, najlepszym momentem do tego będzie czas po zakończeniu przemówienia Grzegorza Brauna, po sesji pytań. I wtedy będziemy mogli porozmawiać i jakoś się wymienić kontaktami. Jeżeli chodzi o wybory, które się zbliżają, no to myślę, że wolałbym, żeby w takich sprawach jak Europejski Zielony Ład, czy tam dyrektywa budynkowa, czy pakt migracyjny, żeby przed tymi wyzwaniami bronił nas właśnie Grzegorz Braun. I myślę, że będę spał dużo spokojniej, jeżeli to właśnie on zasiądzie w Europarlamencie. I myślę, że tutaj warto oddać mu w tym momencie głos i brawa dla pana Grzegorza. Dziękuję bardzo. Kamil Kiuk. Ruch Narodowy. Bardzo dziękujemy, szanowni państwo. Ja nie będę już przedłużał, ale obiecałem, że powiem małym wierszyk, praszkę, jak zwał od sympatyka, zanim oddam mikrofon panu Grzegorzowi. I szczęść Boże, Unii tylko napalm pomoże, złośnicy nie chcą gaśnicy, szybko się im odmieni, gdy Braun użyje miotacza płomieni. I pamiętajcie, ducha nie gaście. Wszystkiego dobrego! Grzegorz Braun!